Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. W tym odcinku rozpoczynamy taką miniserię. Miniserię, w której wam pokażę najlepsze modyfikacje na jakieś pojazdy wojskowe, no do GTA 5. W dzisiejszym odcinku skupimy się no na takich zwykłych transporterach, no na zwykłych pojazdach wojskowych. Nie wiem w sumie jak to nazwać, bo nie za bardzo się interesuję wojskiem, ale będziecie wiedzieli o co chodzi. A w następnych odcinkach to już w ogóle wypiszcie, co byście chcieli w następnych odcinkach. Czy jakieś najlepsze mody na czołgi, czy na jakieś, nie wiem, śmigłowce, samoloty, okręty, APC, APC, nie wiem jak się mówi, czy jakieś tam mapy, stroje wojskowe czy bronie, po prostu piszcie i też wysyłajcie nazwy modyfikacji lub linki, to będzie jeszcze lepiej. Tyle, że no linki to muszę sam w sumie akceptować ręcznie, no ale wysyłajcie spokojnie, będę akceptował. Linki lub nazwy właśnie do modyfikacji stricte wojskowych, które będę mógł pokazać w następnym odcinku. Jeszcze przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, wbijcie też na Discorda, link macie w opisie. Pierwsza modyfikacja nazywa się LAV-25 Infantry Fighting Vehicle, czyli no to jest taki zwykły transporter, no APC można też chyba go nazwać. Ogólnie sorry mówię, nie znam się na tych rzeczach, jak coś to poprawiajcie w komentarzach. I ten mod dodaje nam dwa właśnie te pojazdy. Jeden to jest właśnie tak jak widzicie podmieniony Insurgent, w sumie nie musicie go instalować, to już jak chcecie. Tyle, że jedynym w nim problemem jest taki to, że możecie wybrać zwykłe karabiny maszynowe i wtedy te działko się obraca, strzela. No ale jak weźmiecie taką zwykły jako armaty, no to po prostu będzie wam strzelało tam gdzie chcecie. Tak jak widzicie normalnie mi strzela, no tylko taki problem, że wtedy cię działko się nie obraca. Tutaj widzicie jeszcze drugi wariant tego, tylko to już jest jako oddonowy. Zobaczcie, że on ma dużo jakichś nowych rzeczy, czy to jakieś plecaki, czy to jakieś tam śpiwory, nie śpiwory. No i tutaj wszystko działa, tu akurat mamy wersję taką, która tylko strzela pociskami. No ale widzicie, modyfikacja fajna, link oczywiście znajdziecie w opisie. Kolejny mod jest to mod US Grand Vehicle Military Add-on Pack i tutaj jest kilka samochodów, tak jak widzicie pierwszym jest taka no artyleria, nie jest to jakiś mod na transporter, tak jak ja to wcześniej mówiłem, no ale już jak znajduje się to ja wam pokażę. Tu jest fajna rzecz taka, że możecie sobie oddzielnie wybierać albo pistoletem strzelać, albo właśnie tą baterią rakietową, tak jak tutaj widzicie wszystko fajnie działa. Chyba nie zestrzelę tego helikoptera, no ale zobaczcie, że naprawdę dużo tutaj jest tych pojazdów. Teraz macie całą listę pokazanych, ja wam kilka pokażę. Niektóre tu są właśnie takie opancerzone, znaczy wszystkie są opancerzone, ale niektóre są bez broni, niektórzy są z brońmi. Więc jak widzicie macie naprawdę no różnorodność tych pojazdów. Macie też nawet czołgi, nawet takie fajne jak tutaj widzicie, no macie naprawdę tego mnóstwo. To jest około chyba 20 czy tam 18 różnych pojazdów razem z jakimiś tam wariantami, bo możecie mieć jakieś pustynne, niepustynne malowania. Tak jak widzicie tu akurat jest taki podmieniony czołg i to jest Abram. Teraz wyskoczę jeszcze wam kilka różnych zdjęć tych modeli, no bo wszystkich nie pokażę, no bo to za dużo czasu by zajęło, ale zobaczcie, że naprawdę jest z czego wybierać. Kolejny modzik jest to modzik Metal Slug SV-001. Nie wiem czy to w realu występuje, czy to w realu istnieje taki pojazd, bo to jest taki mini czołg. No ale naprawdę fajnie jest, dosyć nawet fajnie zrobiony, nie jest może idealnie zrobiony, ale zobaczcie, że ma też kilka różnych wariantów do strzelania, więc też na pewno zabawę będziecie z tego modelu mieli. Tak jak mówię, nie wiem czy on istnieje w rzeczywistości, pewnie raczej możliwe, że istnieje, no ale naprawdę fajna zabawa i możecie na Fivemie kogoś zaskoczyć z takim czołgiem. Kolejny modzik jest to US Vehicle Military Transport and Support Add-on Pack i też tutaj macie kilka różnych wariantów ciężarówek, tak jak tutaj widzicie, macie naładowane, nienaładowane, jakieś kontenerowe, macie też na wodę, czy tą na ropę, czy na coś. I jeszcze taką ciężarówkę tutaj macie, widzicie, że może być w różnych kolorach, może być taka zakryta, może być no taka zwykła, jeszcze pamiętajcie o tym, że te pojazdy można otwierać, na przykład tutaj mogę sobie w tym pojeździe, no mogę sobie otworzyć drzwi, tak jak tutaj widzicie, mogę wszystkie drzwi otworzyć i mogę tą klapę z tyłu rozsunąć, więc będziecie mogli coś tam wsadzić sobie na tą pakę, więc no naprawdę fajny modzik. No i kolejny modzik jest to Grand Military Vehicle Pack.
No i tutaj też macie parę różnego rodzaju ciężarówek, różnego rodzaju transportowych samochodów, no wojskowych znowu macie zdjęcia, ponieważ dużo ta paczka zawiera tych aut, tych pojazdów, więc no wszystkich wgrzywam i tak bym nie pokazał, jeszcze mi się coś stało, że akurat niektórych tych modeli nie mam, coś musiałem źle wgrać, no ale na pewno one działają, bo wcześniej jak wgrywałem były dobrze, no ale teraz widzicie, macie parę zdjęć właśnie tych pojazdów. Kolejny modzik jest to VBTPMR Guarani, jakoś taki jest, no to taki widzicie transporter, no brazylijski, tutaj też modyfikacja nie jest może idealna, no ale jakoś tak mi się spodobało, więc no jakiś odmienny styl, bo już nie macie z flagą USA albo Rosji, tylko macie no z Brazylią, więc no spoko. No i ostatnia modyfikacja jest to Kamaz 6560 Pantir S1. No i to nie jest stricte taki właśnie transporter, tak jak tam wcześniej widzieliście, tylko to już jest taki ze strzeliwania pocisków. Znaczy on strzela pociskami, które zestrzeliwują jakieś samoloty, jest to rosyjski, jak dobrze pamiętam. Pojazd, nie wiem czemu sobie do odcinka tego wrzuciłem, no ale na taką wisienkę na torcie wam dodałem. Tutaj też zobaczycie, że możecie sobie różne działko ustawić, którymi będziecie strzelali. Tu na przykład macie właśnie te, nie wiem, działa artyleryjskie, czy to tak się mówi, czy to nie tak. Jak widzicie, to działo działa, mogę nimi zestrzelić wszystko, co tutaj jest. I tym chyba akcentem kończymy właśnie ten odcinek. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji też na kanale, wbijcie też na Discorda, link macie w opisie. I nie zapomnijcie napisać o tym, jakie następne pojazdy wojskowe chcecie w grze. Pamiętajcie też, że możecie napisać jakieś fajne modziki. Też jak będą fajne modyfikacje, to pojawicie się razem z modyfikacją w następnym odcinku. A ja się z wami żegnam, siema, do następnego, cześć!